Siema! Nowa aktualizacja 2.0 do Cyberpunka oraz najnowsze DLC dało nam naprawdę mnóstwo kontentu fabularnego i nowych mechanik. Ale gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi nowościami, pomiędzy tą smaczną fabułką, do gry zostały dodane również ukryte ciekawostki, easter eggi i naprawdę fajne tajemnice. A w dzisiejszym odcinku właśnie sobie o nich wszystkich pogadamy. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadnijcie na giga turbo szefowego wiedźmińskiego Discorda Wielka Rydania. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o różnych ciekawostkach z gry, ale też pomówimy sobie trochę o tajemnicy Mr. Blue Eyesa, bo ewidentnie z nim coś jest grubego. Widać go też w jednym z nowych zakończeń do Cyberpunka i jest to strasznie creepy. Ale zacznijmy sobie od czegoś bez spoilerów i od czegoś lżejszego. Od Stadionu Petrohemu. Stadion Petrohemu to miejsce wielu misji, nie tylko głównych, ale również tych pobocznych. Jest to też miejsce wielu easter eggów i różnych ciekawostek. Jeżeli udamy się na czarny rynek, a tam znajdziemy pewien sklep z bronią, znajdziemy tam też fajną ciekawostkę. Bo jeżeli dobrze się tam rozejrzymy, znaleźć będziemy mogli tam skrzynkę z napisem For Mr. Week, czyli dla pana Wicka. Jest to nawiązanie do Keanu Reevesa, czyli aktora wcielającego się w rolę Johnny'ego Silverhanda, znanego również z szalenie popularnej serii Johnny Wick, której wcielił się w rolę niespodzianka Johnny'ego Wicka. Czy Johna Wicka? Dobra, w każdym razie kumacie, o co chodzi. Jeżeli podejdziemy do tego miejsca, sam Johnny Silverhand będzie miał nam coś do powiedzenia. O cholera. Krótko i zwięźle, jak to zazwyczaj Johnny. Dalej zostajemy przy markecie, bo znaleźć będziemy mogli tu młodych przedsiębiorców, a konkretnie Marcina Iwańskiego i Michała Kicińskiego. Marcin Iwiński i Michał Kiciński to założyciele CD Projekt Red. Nie wiem, czy wiecie, ale CD Projekt Red przed produkcją gier zajmował się ich dystrybucją i spalszczaniem. I chyba po raz kolejny chcą zrobić to, co zrobili z Wiedźminem 1. Stworzyć coś swojego. Weźmy kredyt. Kończymy ze stadionem i idziemy w legalne rozwiązania. Produkcja na szeroką skalę. Dystrybucja dodatkowo. Tylko to tak, tak z głową. Wiesz, żeby nas to po prostu nie zjadło. Wracamy na rynki europejskie, a potem cały świat. Mariasz Game Devu z Braindance'ami. To jest przyszłość. Tylko tak wiesz, z misją. Ludzie to naprawdę kurczę kruche istoty, a ścigają się jakby byli niezniszczalni. Trzeba im przypomnieć o tym, co jest naprawdę w życiu ważne. Ty, dokończymy później. Au! Ach, mamy klienta. Czego szukasz? Harmonii, medytacji? A może tego, co wszyscy? Mamy wana pełnego przygód dla umysłu. Braindance'y dla każdego. Ale że co? Chcecie stąd uciekać? Uciekać? Nie uciekać, tylko wynieść biznes na nowy poziom. Już nie tylko dystrybucja, ale stworzenie czegoś swojego. Braindance'y to jedna sprawa, ale wyobraź sobie takie mało inwazyjne wszczepy. Takie nieobciążające organizmu. Brzmi pięknie, kierowniku. Aż zbyt pięknie. Małymi kroczkami do celu. Zdrowe ciało to teraz luksus, na który naprawdę mało kto sobie może pozwolić. To jednak jest gra warta świeczki. Pewnie, ale na razie braindance'y. Tak jak już mówiłem, w prawdziwym życiu zajmowali się oni dystrybucją gier, a w Cyberpunku 2077 braindance'ów. To oczywiście nie koniec ciekawostek, bo braindance'y, które sprzedają, mają naprawdę ciekawe nazwy. Jak przykładowo Biały Wilk, którego kupić możemy za 2007 euro dolarów. Jest to oczywiście nawiązanie do pierwszego Wiedźmina wydanego właśnie w 2007 roku. Mamy też Braindance 4 listy z Niszkiem, emocjonujący Braindance, który pozwala przeżyć słynny finał Mistrzostw Świata w popularnej grze karcianej. Mowa tu oczywiście o Gwincie. A cztery listki z Niszkiem to pewnie nawiązanie do Andrzeja Sapkowskiego i książki Chrzest Ognia, w której to możemy znaleźć taki fragment. Możemy też znaleźć Braindance o nazwie Grota Trybuda... Możemy znaleźć też Braindance o nazwie Grota Trybadura i jest to zapewne nawiązanie do gry Baldur's Gate, którą to CD Projekt Red spolszczył.
pierwsza udana próba zlokalizowania na amerykański rynek, bijącego rekordy popularności braindance'u, nagranego w języku staroangielskim. Pełna przygód opowieść o Bardzie, który w poszukiwaniu inspiracji i sławy wyrusza w drogę za swoją wesołą drużyną i walecznym chomikiem. Kolejna część już w przygotowaniu. Gra ta została wydana w Polsce właśnie w 1990 roku, a braindance'a kupić możemy za 1999 eurodolarów. Znajdziemy tam też braindance pamiętniki za żelaznej kurtyny. Kupić możemy go za 1989 eurodolarów, a to właśnie żelazna kurtyna w Polsce upadła w tym roku. Nie jestem pewien, czy jest to nawiązanie do kogoś konkretnego, ale z pewnością do komunizmu. Jego twórca został skazany na 10 lat przymusowych robót. Brzmi jak komunizm. Retro Junk 2020 to oczywiście nawiązanie do wydanego w 2020 roku Cyberpunka 2077, a Wojna Krwi Reaperskie Opowieści to oczywiście nawiązanie do wydanej w 2018 roku gry Wojna Krwi Wiedźmińskie Opowieści. Podoba mi się ten fragment. Chociaż może lepiej w obliczu aktualnej afery nie mówić takich słów. Ten fragment jest karygodny i apeluje o wprowadzenie korekty i odpowiednie zaznaczenie wieku. Będziesz wpychać flaki z powrotem do brzuchów, odcinać kończyny i czyścić wszczepy z kawałków kości. Braindance tylko dla osób powyżej 13 roku życia. Nieładnie napisali, powinno być więcej. Jeżeli zastanawiacie się, skąd to wszystko wiem, to z materiału o nieznanej historii gier Wiedźmin. Prawy górny róg, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. Wchodząc lub wychodząc ze stadionu, możemy też czasem usłyszeć polską piosenkę, ale w sumie ją generalnie można znaleźć w radiu chyba. Ja osobiście nigdy jej nie słyszałem, więc wam ją po prostu zaraz pokażę. W sumie całkiem niezły banger. To koniec zwiedzania stadionu, ale w żadnym wypadku nie koniec ciekawostek. No dopiero się rozkręcamy. Przed nami tajemnica Mr. Blue Ice'a, czy ukryte wideo od Songbird. Ale wpierw kolejne w grze nawiązanie do Keanu Reevesa, do jego kolejnej roli. Tym razem nie będzie to rola Johnny'ego Wicka, a Neo z filmu Matrix, albo generalnie nawiązanie do Matrixa. Słynny telewizor, słynne dwa czerwone fotele i słynne dwie kapsułki. Co do tego easter egga nie ma wątpliwości, że jest to nawiązanie do Matrixa i jest on też całkiem nieźle ukryty, bo musimy się trochę naskakać po budynkach, jeżeli chcemy go znaleźć i nie da się dotrzeć do tego miejsca, nie mając ulepszonego skoku. Następne ciekawe nawiązanie też do filmu znajdziemy w budynku Anatomicon w południowej części Dogtown. Cała ta ciekawostka to nawiązanie do filmu Blade Wieczny Łowca. Postać ta przypomina bohatera filmu Blade, a nazywa się Wesley Hunt, co jest nawiązaniem do aktora, który grał w tym filmie głównego bohatera, czyli Wesley'ego Snipesa. A w dodatku, jeżeli dobrze przeszukamy okolice, znaleźć będziemy mogli laptopa z wiadomościami od Dereka Frosta, co jest nawiązaniem do postaci Deacona Deka Frosta. Chciałbym wam powiedzieć coś więcej o tej ciekawostce, ale chyba nigdy nie widziałem tego filmu, a jeżeli już widziałem, to dawno temu i po prostu nic z niego nie pamiętam. Pamiętam za to bardzo dobrze serial Cyberpunk Edgerunners. Było to chyba drugie anime w życiu, które obejrzałem i z pewnością nie ostatnie, pod warunkiem, że zostanie następne, wydane oczywiście przez CD Projekt Red. Innych anime oglądać nie będę, nie jestem jakiś mango z... Nie no, oczywiście pozdrowienia dla wszystkich anime z... 2D dziewczynki, śmiechu warte. Nie rozumiem, jak można chcieć 2D waifu, jak można mieć jak prawdziwy mężczyzna 3D waifu, jak przykładowo Panam. Naprawdę, 2D waifu, co to ludzie nie wymyślą. Dobra, teraz tak bez śmieszkowania, bo ta ciekawostka będzie naprawdę smutna. Właściwie to będzie tu całkiem dużo smutnych ciekawostek, bo udajemy się teraz do miejsca, w którym ludzie raczej się nie weselą. Udamy się do Kolumbarium. Kolumbarium to kompleks budynków, w którym przechowywane są prochy tysięcy mieszkańców Night City. Taki cmentarz, tylko że na urny. Ilość grobów, które możemy tam znaleźć, jest naprawdę gigantyczna i zawiera 69, naprawdę tyle, zawiera, imion i nazwisk. Dzisiaj nie skupimy się jednak na imionach i nazwiskach, które są tam od początku, ale na tych, które zostały dodane w aktualizacji 2.0.
a które powiązanie mają właśnie z serialem Cyberpunk Edgerunners. Zważywszy, że to cmentarz, to znajdziemy tu zmarłych, więc myślę, że większość już połączyła te kropki, ale dla niezbyt sprytnych ostrzegam, że będzie tu powiedziane, kto umarł w serialu Cyberpunk Edgerunners. Więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście i nie chcecie spoilerów, skipnijcie sobie do następnej ciekawostki. Jeżeli od aktualizacji 2.0 udamy się do tego całego kolumbarium, znaleźć będziemy mogli tam m.in. Grób Rebeki, pod którym napisane jest: żałuję, że nigdy nie dokończymy tamtej rozmowy. Jest to oczywiście nawiązanie do sceny chwilę przed jej śmiercią, gdzie rozmawiała z Lucy i chwilę potem została rozgnieciona przez Adama Smashera. Stąd pewnie wiadomość od Lucy: żałuję, że nigdy nie dokończymy tamtej rozmowy. Znajdziemy tam też grób Pilara, Dory i Maina. Żeby nie wchodzić w szczegóły, po prostu były to drugoplanowe postacie z oryginalnej ekipy Lucy. Stąd też jej wiadomość pod nagrobkiem: byliście jedyną rodziną, jaką miałam. Niestety w trakcie tego całego serialu każdy z nich musiał zginąć. Witamy w Night City. No i oczywiście znajdziemy tam też grób naszego głównego bohatera, czyli Davida Martineza oraz jego matki. Nie zabrałeś mnie na księżyc, ale ja zabrałam ciebie. Strasznie to smutne w ogóle. David Martinez taki szef był. A pod grobem Glory Martinez, czyli jego matki, znajdziemy podpis: miałaś rację. David w końcu stanął na szczycie Arasaka Tower. Jego mama chciała, żeby on stanął tam jako pracownik, a może jako szef. Ten jednak stanął tam jako ktoś więcej. Jako na legenda. Znajdziemy tam też grób Julio. Julio to był w ogóle niezły wariacik tam. Zabił go nadmiar entuzjazmu. To wam powiem pasuje, jak przypomnimy sobie jego scenę śmierci. Yo, back room. On it. Wait, Julio. Watch out for... Oraz znaleźć możemy tam też grób Kiwi, która zdradziła, o ile dobrze pamiętam, Lucy. Stąd też podpis: nauczyłaś mnie, żeby nie ufać nikomu w Night City. Miałaś rację. Ze smutnego klimatu przejdziemy może na ten wesoły, bo to jedna chyba z najbardziej takich wholesome scen z Cyberpunka. Nie wiem, co ona ma w sobie, ta scena, ale jakoś jak patrzysz na tego Johnego, to od razu ci się ryj jakoś cieszy. Każdy, kto przeszedł najnowszy DLC do Cyberpunka, albo obejrzał mój najlepszy gameplay, swoją drogą, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to cała seria jest na kanale. Wracając, każdy, kto przeszedł DLC, dobrze wie, do czego służył ten telefon. Ale zważywszy, że ktoś, kto ogląda ten odcinek, może jeszcze nie ukończył gry, nie będę tu jakoś się długo nad nim rozwodził i wam tłumaczył, do czego służył. Z telefonu tego będziemy korzystać na pewnym etapie gry i będziemy musieli zadzwonić pod pewien numer. Jednak ciekawostką jest to, że możemy też zadzwonić pod inne numery niż ten, co dostaliśmy od prezydent. Między innymi pod taki i usłyszeć będziemy mogli dość znajomą muzykę. Wow. Podoba mi się ta smutna mina tutaj Johnego Silverhanda. Możemy też zadzwonić pod ten numer i usłyszeć będziemy mogli wtedy certyfikowany wiedźmiński banger. Orzesz! W ogóle teraz zobaczcie, że Johnny ma inny wyraz twarzy. Będziemy mogli też zadzwonić pod ten numer. Nie jestem pewien, do czego to numer, ale przeczytałem w internecie, że na kurtyzany, ale nie wiem, czy to prawda. W każdym razie Johnny będzie miał ciekawy komentarz do tego. Boże, V. No i na policję też można zadzwonić, ale nie odbiorą. Johnny też będzie miał stosowny komentarz co do tego. Ja pierdolę. Co za skurwysyny. A propos telefonu,
Salomon Reed to jedna z ważniejszych postaci w dodatku Widmo Wolności. Muszę wam tu powiedzieć o nim mały spoiler, raczej nie zepsuje on zabawy, ale jeżeli nie chcecie spoilerów, to skipnijcie sobie do następnej ciekawostki. Na pewnym etapie spotykamy się właśnie z Salomonem Reedem, a ten mówi nam, że pracuje w klubie na bramce i że specjalnie musiał urwać się z roboty, by się z nami spotkać. W trakcie naszego pierwszego spotkania rozmawia nawet przez chwilę z szefem, dlaczego nie pojawił się w pracy. Jim, mówiłem, że biorę dziś wolne. Nie wiem, to ty jesteś menadżerem. Zapytaj Boba, wisi mi przysługę. Nie, nie pójdę się pierdolić, a ty sobie jakoś poradzisz. Mój szef. Pracuję w klubie, stoję na bramce. Jak się okazuje, Salomona Reeda faktycznie możemy znaleźć w klubie. Oryginalnie było mówione, że ten zaszył się w Dogtown, ale jeżeli udamy się do klubu Melted Iguana, znaleźć będziemy mogli go na bramce. Uważaj. Czego? Stój. Sprawdź mnie. Oczywiście, jeżeli udamy się tam jeszcze przed tym, jak oficjalnie zaczniemy z nim fabułę. Ostatecznie na Reddicie była nawet walka odnośnie tego, czy to faktycznie on, i ludzie tam mówili, że to po prostu jego model, że tam ma jedną żyłę więcej i inne ułożenie stóp i to prawdopodobnie nie on. Potwierdzam wam to jednak, że to on na 100%, a gdyby z jakiegoś powodu komuś taki sam pomysł wpadł do głowy, żeby się tu wykłócać, kiedy zaczniemy fabułę z DLC i się z nim skontaktujemy i przyjdziemy wtedy do klubu, to wtedy ten ochroniarz znika, co jest chyba 100% potwierdzeniem, że to on. I czas chyba na największe bęgery, jeżeli chodzi o ciekawostki, m.in. ukryty film, czy obserwujący nas bacznie Mr. Blue Eyes. Wszystkie te ciekawostki znajdować się będą w jednym z zakończeń i nie da wam się przedstawić tych ciekawostek i pokazać wam ich bez spoileru. Chociaż tak jak mówię, to jedno z wielu zakończeń i niekoniecznie musicie je mieć, więc ja i tak bym je zobaczył, bo ciekawostki są naprawdę mocne. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu z wszystkimi zakończeniami, to koniecznie sprawdźcie. Tam m.in. ukryte zakończenie, czy różne warianty zakończeń typu co się stanie, jeżeli zniszczyliśmy Delamaina, czy przykładowo co się stanie, jeżeli Delamain jest cały, bo wtedy różne dialogi będą itd. itd. Misja Cierniej Gwiazdy, bo to o niej była mowa, to ostatnia misja, jaką odbywamy w zakończeniu, w którym zdradziliśmy Reeda. W pewnym momencie wraz z Songbird uciekamy z Dogtown, a ta informuje nas, że wkrótce się z nami skontaktuje. Tak się dzieje, a ta ma plan polecieć w kosmos. Musimy udać się do kosmodromu. Do kosmodromu udajemy się ostatecznie czarnym vanem, a jeżeli wrócimy do miejsca, w którym ten czarny van stał, po zakończeniu gry będziemy mogli znaleźć tam ukryty film, nagrany właśnie przez Songbird. Jeśli oglądasz to nagranie, to znaczy, że znasz zakończenie naszej historii. Trochę ci zazdroszczę. Boję się, Vi. Ale ufam ci. Bez ciebie nie dotarłabym tak daleko. Dziękuję. W trakcie jazdy do kosmodromu znaleźć będziemy tam mogli plakaty, a na nich wspaniale przedstawioną Polskę i Pałac Kultury. W trakcie tej samej misji Cierni Gwiazd w pewnym momencie za zadanie mamy udać się na samą górę do kosmodromu i stamtąd wciągnąć Songbird na górę. Na pewnym etapie tej misji będziemy mogli zauważyć Mr. Blue Eyesa, który bacznie nam się przygląda. To o tyle ciekawe, że Mr. Blue Eyes jest od lat człowiekiem zagadką. Takim Gunter Odimem cyberpunka. Od lat wiąże się go z różnymi teoriami i pojawia się w bardzo ciekawych miejscach, takich jak apartament Peralezów, którym to dochodziło do kontrolowania mózgów polityków. Obserwuje nas też podczas ataku na Arasakę, jeżeli takiego dokonamy. I to przecież on zleca nam napad na Crystal Palace. Gary, jeden z ulicznych proroków, wspomina o ludziach z niebieskimi oczami, którzy żyją w kosmosie i przylatują na Ziemię kontrolować polityków. Czy pan niebieskooki to kosmita? Odpowiedzieć wam nie mogę. Ale odpowiedź, co on tam robi, zdaje się dość jasna. To prawdopodobnie on zorganizował ten cały wylot w kosmos, a to co tam robi, to obserwuje, czy wszystko idzie zgodnie z jego planem. I tak, ten gość jest strasznie creepy.
Po zakończeniu tej misji, jeżeli wybraliśmy zdradę Reeda, Alex przeżywa i po pewnym czasie w grze dostaniemy od niej ciekawy telefon. Rozmowa ta jest naprawdę ciekawa i jest to fajne podsumowanie tego całego DLC. Nie jest to jakaś ciekawostka, ale uznałem, że mogliście nie słyszeć tego dialogu, dlatego fajnie byłoby wam go pokazać. Sam zresztą do tej pory nie miałem go okazji usłyszeć. W tym scenariuszu rozmowy z Alex, Reed został przeze mnie zabity. Pewnie jeżeli przeżyję, to ten dialog potoczy się inaczej, ale tak szczerze mówiąc nie chce mi się szósty raz już przechodzić tego DLC od nowa, więc żeby te dwa zdania tu wyciągnąć. Także na pewno znajdziecie gdzieś na YouTube, jeżeli was to interesuje. Cześć, V. Zaskoczony? Cieszę się, że dzwonisz. Powinniśmy porozmawiać. Zgadza się. Spotkajmy się w MOW. To zaproszenie od ciebie czy od FIA? Jeśli nie masz worka na głowie, to znaczy, że ode mnie. W takim razie do zobaczenia. Nie milkną echa krwawego zamachu terrorystycznego dokonanego przez nieznaną organizację na terenie Międzynarodowego Transorbitalnego Portu Kosmicznego w Night City. Siadaj. Akurat o tobie mówię. Dziesiątki ofiar, głównie wśród pracowników Orbital Air. Paraliż ruchu lotniczego oraz wielomiliardowe straty materialne to smutny bilans tego bezzasadnego aktu agresji. Znam tę retorykę. W ten sposób nakręca się wojna. W wydaniu wiadomości łączymy się z Myers to stara wojskowa pizda i wie, jak eskalować konflikt. CEO Orbital Air. Jedno jest pewne. Gdy skoczą sobie do gardeł, wygranym będzie Militech. Zdaje się, nie mieć wątpliwości, kto stoi za atakiem na klejnot w koronie pańskiej korporacji. Night Corp to chyba oczywiste. Port w Night City to dla nich symbol kolejnych porażek w kosmicznym wyścigu z liderem technologii orbitalnej, czyli z nami. Nie byłam pewna, czy przyjdziesz. Pozazdroszczą nam sukcesu. Ten cały atak to nieudolna próba sabotowania. Dużo się wydarzyło. Chyba potrzebuję z kimś o tym pogadać. No to mam szczęście. Dobrze cię widzieć, Alex. Mimo wszystko. Także tego. Sam widzisz. Sprawy się trochę skomplikowały. Zaprosiłaś mnie, żeby deliberować nad stanem świata? NUSA zwijają manatki. Ja też już siedzę na walizkach. Moje ostatnie zadanie? Zlikwidować ciebie. Tak, przecież mnie nie zabijesz. Mylisz się. Zostało ci kilka miesięcy życia, prawda? Poczekam. Mam już w portfolio kilka. To był wypadek, prawdopodobnie zgon z przyczyn naturalnych. Chłopaki skisną z zazdrości, jak zaliczę. Zmarł po długiej i wyczerpującej chorobie. Weź tę monetę. Jakby ktoś nie wierzył, że wykonałaś rozkaz. Jesteś pewien, że nie chcesz jej zatrzymać? Po prostu weź. Chcę się dowiedzieć, jak to było z Reedem. A co już wiesz? Najpierw się napijmy. Za tych, których już z nami nie ma. Za Reeda. Człowieka honoru, patriotę, kompana. Jak to było, V? Jak umarł? To ja go zabiłem. Musiałem. Reed. On nie dał mi wyboru.
Nie było innego wyjścia. Nie było. Będzie ci brakować Rida? Był dla mnie martwy przez 7 lat. Po prostu muszę sobie przypomnieć, jakie to uczucie. Pieprzony los agenta FIA. No, to za ludzi z zasadami. I za wszystkich ludzi z zasadami. Co będziesz porabiała w oczekiwaniu na moją śmierć? Będę się nudzić. Nareszcie. Powodzenia, Alex. Uważaj na siebie. Ty też. Pamiętaj, to ja mam cię zabić. Nie pozwól, żeby ktoś mnie ubiegł. To co? Monaco? Blisko. Ale też będzie ciepło. No i znalazłem też penisa, który łudząco wygląda jak Adolf. Nawet ma takiego wąsika. Ale chyba też wam całości pokazać nie mogę. Nie sądzę, żeby został on dodany wraz z najnowszym DLC. Niemniej odczuwałem silną potrzebę pokazania wam tego arcydzieła. Przed zakończeniem odcinka chciałem wam też powiedzieć jedną rzecz. Pod filmami piszecie mnóstwo komentarzy. Niektóre nawet z pojedynczych filmów potrafią mieć po 170 komentarzy. Jeżeli dorzucimy do tego jeszcze TikToka, Discorda i wiadomości prywatne, na Instagramie, mailu, Discordzie czy TikToku, tego jest naprawdę mnóstwo. I wierzcie mi, że większość tych wiadomości od was czytam, aczkolwiek często jest tak, że czytam je na telefonie po wstaniu, mówię sobie, że tam później jak wejdę na kompa to odpiszę i kompletnie o tym zapominam. Aczkolwiek naprawdę serio prawie wszystkie czytam. Pamiętam do dzisiaj niektóre wiadomości, które nawet po jakimś czasie ktoś usuwał. Bo na przykład nie wiem, bo mu było głupio, że coś napisał albo że nie odpisałem mu, nie wiem czemu. Ale pamiętam nawet usunięte wiadomości. W każdym razie chciałem powiedzieć, że je czytam. Tak naprawdę prawie nigdy nie odpisuję wam na te wiadomości. Ale dzięki za nie wszystkie, za te wszystkie info. No i tak w sumie pomyślałem, że to po prostu powiem na koniec odcinka. Bo nie odpisałem już naprawdę na setki wiadomości i po prostu jest mi głupio, ale przeczytałem naprawdę większość z nich. Nie bójcie się pisać po 2-3 razy, jeżeli coś jest dla was ważnego i macie coś ważnego do powiedzenia, czy w komentarzach pisać, czy po prostu pisać mi w wiadomościach prywatnych. No i tyle. Po prostu zamiast pisać wam, że zgadzam się z tym i coś tak zrobię, to po prostu wolę to zrobić. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na giga, turbo, ultra, szefowego Discorda, wielka redania. A my klasycznie widzimy się w następnym. Dbajcie o zwierzęta i nie tylko o koty i psy, ale generalnie o wszystko, co tam oddycha. Pa, pa.